Szanowna Pani Marszałek, Szanowne Panie Posłanki, Szanowni Panowie Posłowie, Szanowni Goście. Przypadł mi dziś w udziale zaszczyt prezentacji obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych i języku regionalnym. Z technicznego punktu widzenia proponowana przez grupę ponad 140 tysięcy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zmiana jest bardzo prosta. Chodzi bowiem o dopisanie do katalogu mniejszości etnicznych ujętego w rzeczonej ustawie społeczności śląskiej. Na tej sali nie muszę tłumaczyć, że pytania z pozoru proste wymagają często skomplikowanej odpowiedzi. Odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego Ślązacy powinni zostać ujęci w tej ustawie. Kilka miesięcy temu w tym samym miejscu udzielał z wielką klasą profesor Zbigniew Kadłubek. Znajdziecie ją Państwo także w pisemnym uzasadnieniu, które załączone jest do projektu. Pozwolę sobie jednak rozwinąć pewne myśli podniesione zarówno przez znakomitego górnośląskiego intelektualistę profesora Kadłubka, jak i przez autora wspomnianego pisemnego uzasadnienia. Dodatkowym punktem odniesienia będzie dla mnie także projekt stanowiska rządu, który opublikowany został w grudniu, a wobec braku uwag przekazanych w regulaminowym czasie przez ministerstwa nabrał mocy obowiązującej. Pozwólcie Państwo, że swój wywód rozpocznę od przytoczenia słów tej postaci z dziejów Górnego Śląska, która zapewne jest najlepiej rozpoznawalna w Rzeczpospolitej. Wojciecha Korfantego, który w dniu 20 czerwca 1922 roku na katowickim rynku witał Wojsko Polskie obejmujące w imieniu Rzeczypospolitej wschodnią część Górnego Śląska. Korfanty mówił wtedy: wierna swym tradycjom wolnościowym Polsko, przyjmij wszystkich tej ziemi mieszkańców dobrej woli jako dzieci swoje. Przyjmij ich bez względu na różnice języka i wiary i daj świadectwo wielkiej prawdzie, że w nowoczesnym państwie dla wszystkich wyznań i języków jest miejsce pokojowej i twórczej pracy dla dobra ludzkości. W tych słowach wyrażała się wielka nadzieja. Nadzieja na to, że Górnoślązacy bez względu na swoją opcję znajdą w Rzeczpospolitej Polskiej bezpieczny i sprawiedliwy dom. Że górnośląska różnorodność będzie respektowana. Korfanty był politykiem wyrazistym, a przez to kontrowersyjnym. Z pewnością nie można mu jednak odmówić gruntownej znajomości górnośląskich realiów. Korfanty widział zatem, że ogromna grupa górnoślązaków nie poddawała się polsko-niemieckiej polaryzacji. Zachowywała swoją pierwotną tożsamość, mimo zachęt ze strony zarówno polskiej, jak i niemieckiej w dobie tego wielkiego sporu o ów drobny skrawek Europy Środkowej, jakim jest Górny Śląsk. Korfanty z mównicy w Sejmie Śląskim nazywał tych ludzi polskimi Alzatczykami. Istota górnośląskiej odrębności stała się przedmiotem zainteresowania innego wielkiego polskiego górnoślązaka doby międzywojny. Ksiądz Emil Szramek, ogłoszony nie tak dawno błogosławionym w swoim klasycznym już eseju Śląsk jako problem socjologiczny w roku 1934, starał się tę górnośląską inność scharakteryzować w następujących słowach. Wynikiem długiej infiltracji, czyli mieszaniny narodowej, są jednostki nie tylko dwujęzyczne, ale też podwójnego oblicza narodowego. Podobne do kamieni granicznych, które z jednej strony noszą znamię polskie, z drugiej niemieckie, albo do gruszy granicznych, które na obie strony rodzą. Nie są to ludzie bez charakteru, lecz ludzie
o charakterze granicznym. To zdanie księdza Szramka było wielokrotnie cytowane w późniejszej literaturze. Rzesze akademików skupiały się na problemie górnośląskiej inności. A dla szerokiej opinii publicznej ta inność, która nie mogła być artykułowana w dobie Polski Ludowej, stała się w jakimś stopniu chyba oczywista, gdy ogłoszono wyniki spisów powszechnych przeprowadzonych w ostatnich kilkunastu latach. I pozwólcie Państwo, że owe wyniki przypomnę, ponieważ stanowią one koronne argumenty wnioskodawców, których mam dziś zaszczyt reprezentować. A więc w roku 2002 narodowość śląską w spisie powszechnym zadeklarowało niemal 175 tysięcy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. W roku 2011 847 tysięcy, w tym 367 tysięcy jako jedyną, 436 tysięcy jako pierwszą, 411 tysięcy jako drugą. Takie deklaracje były możliwe z uwagi na zawarte w ustawie o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań z 2010 roku zdefiniowanie pojęcia narodowości. I pozwólcie Państwo, że do tej definicji się odwołam. Ilekroć w ustawie jest mowa o narodowości, przynależności narodowej lub etnicznej, rozumie się przez to deklaratywną, opartą na subiektywnym odczuciu, indywidualną cechę każdego człowieka, wyrażającą jego związek emocjonalny, kulturowy lub związany z pochodzeniem rodziców z określonym narodem lub wspólnotą etniczną. Oczywiście nikt z nas nie wie, jakie motywacje stały za każdą z tych licznych deklaracji. Naukowcy podjęli trud identyfikowania owych motywacji w ramach projektu Kategoria Narodowości Śląskiej, analiza i interpretacja deklaracji o przynależności do narodu śląskiego. Projekt ten był realizowany w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Przeprowadzono ponad 500 ankiet i wnioski były następujące. Zdecydowanie najczęściej przywoływanym motywem było przekonanie o etnicznej odrębności Ślązaków, o ich odrębnej kulturze, tradycji i języku. Jedynie 5 osób, to przytaczam jedynie w charakterze ciekawostki, a więc niecały procent, wspomniało jako przyczynę takiego, a nie innego zachowania w spisie słynną już wypowiedź o zakamuflowanej opcji niemieckiej. Możemy zatem przyjąć, że ci, którzy złożyli w spisie powszechnym 2011 roku deklarację o przynależności do narodowości śląskiej, nie kierowali się koniunkturą, nie kierowali się przekorą. Mimo iż już w roku 2002 Ślązacy objawili się w spisie jako największa grupa mniejszościowa w Rzeczpospolitej Polskiej, nie zostali ujęci w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych i języku regionalnym z 6 stycznia 2005 roku. To jeden z istotnych powodów podjęcia w roku 2014 obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, inicjatywy, którą dzisiaj przed Państwem prezentuję. Najbardziej istotny fragment, który wypada przywołać w kontekście starań stu kilkudziesięciu tysięcy obywateli, to artykuł 2 ustęp 3 przywoływanej tutaj ustawy. Mówi on o tym, że mniejszością etniczną jest grupa obywateli Polski, która spełnia łącznie następujące warunki. Jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczpospolitej, w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją, dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji, ma świadomość własnej historycznej wspólnoty etnicznej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę. Jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium RP od co najmniej 100 lat, nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie, co odróżnia ją, to już mój komentarz, od mniejszości narodowych. Większość owych punktów nie budzi zastrzeżeń także krytyków reprezentowanej przeze mnie inicjatywy. Największy spór wywołuje punkt 2. W
sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją. Cóż oznacza w sposób istotny? To rozstrzyga oczywiście ustawodawca. Projekt stanowiska rządu, który jest już, jak wspomniałem, oficjalnym stanowiskiem, zawiera następującą wypowiedź. W zgodnej opinii naukowców, historyków, socjologów, językoznawców, tradycyjnie zamieszkujący region Ślązacy są jedną z grup etnograficznych narodu polskiego. Ich kultura i tradycja stanowią zaś nieodłączną część kultury Polski. By sfalsyfikować tę tezę, wystarczy przywołać jedną opinię. Opinię naukowca ze stażem parlamentarnym, pani profesor Doroty Simonides, która zresztą w swojej działalności publicznej wykazywała spory sceptycyzm wobec śląskich dążeń emancypacyjnych, co tym bardziej czyni jej opinię naukową wiarygodną. W artykule "Czy istnieje górnośląskie etnikum" z 1995 roku pani profesor Simonides napisała: analiza rodzimej ludności górnośląskiej według powyższych kryteriów prowadzi do wniosku, że mamy tu par excellence do czynienia z odrębną grupą etniczną. Grupa ta zamieszkuje Górny Śląsk niezależnie od zmieniającej się zwierzchności państwowej na tym terytorium. Rozwinęła ona samodzielną kulturę, która mając za podstawę kulturę staropolską, wchłonęła z biegiem czasu wiele elementów kulturowych czeskich, a następnie również niemieckich. Mógłbym tu przytaczać szereg innych cytatów i innych tytułów. Półki w bibliotekach uginają się od obszernej literatury poświęconej symbolom, miejscom i kulturom pamięci, historycznym narracjom decydującym o odrębności Górnoślązaków. Zwracam jednak uwagę, że sam ustawodawca w jakimś stopniu zaprzeczył tej wyrażonej w stanowisku rządu tezie, uznając istnienie na Górnym Śląsku mniejszości niemieckiej, wywodzącej się wszak w dużej części z autochtonicznej ludności regionu, łączącej tożsamość śląską z niemiecką, a co za tym idzie niestanowiącą części narodu polskiego. W projekcie stanowiska czytamy również: zdecydowana większość ludności Górnego Śląska historycznie utożsamiała się i tożsamia nadal z narodem polskim, płacąc za ten wybór nierzadko wysoką daniną krwi. Ta pierwsza historyczna część budzi zastrzeżenia, nie została w żaden sposób udokumentowana. Warto jednak przywołać wydarzenia roku 1921, a więc wyniki plebiscytu, które pokazały, że tak naprawdę społeczność górnośląska była wewnętrznie rozdarta i podzielona niemal porówno. Przywołuję te zdania, ponieważ one pokazują jakość projektu. I muszę powiedzieć z żalem, że jakość tego oficjalnego już stanowiska, operującego licznymi ogólnikami, wielkimi kwantyfikatorami, tezami publicystycznymi, przez wielu Ślązaków, przez wielu wnioskodawców uznana być może za wyraz lekceważenia. Jestem głęboko przekonany, że ten projekt nigdy nie powinien był stać się oficjalnym stanowiskiem rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawcy są jednak otwarci na dialog. Stąd w ogóle obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. A dialog wymaga, mimo całego krytycyzmu, szacunku dla poglądów oponenta. Dialog, jego potrzeba podpowiadają, że należy szukać korzeni takich, a nie innych stereotypów, które przytaczane są jako argumenty przeciwko naszej inicjatywie. Dlaczego ta górnośląska odrębność, na której kwestionowaniu opiera się tutaj argumentacja, umknęła autorowi czy autorom stanowiska? Dlaczego, choć pozostaje przedmiotem bardzo licznych naukowych analiz, umyka także części naszych współobywateli? Czy nie wskutek mimikry części Ślązaków? Mimikry, która wynika z traumy, jaką pozostawiła po sobie brutalna polityka asymilacyjna prowadzona przez władze Polski Ludowej. W sposób bardzo prosty można udokumentować owe dążenia do zatarcia śląskiej odrębności.
Stalinowski wojewoda Aleksander Zawadzki w roku 1946 mówił: chcemy budować państwo narodowe, a nie narodowościowe. A jeszcze rok wcześniej odniósł się do tez o śląskiej odrębności w następujących słowach. Na zawsze skończył się sławetnej pamięci okres separowania Ślązaków od reszty Polski, traktowania Ślązaków jako narodowość odrębną, pośrednią między Polakami i Niemcami. Zacieranie atrybutów śląskiej odrębności sięgnęło nawet imion i nazwisk. Jeżeli uznawano je za nie dość polskie, nakazywano ich zmianę. Tak więc te nadzieje wyrażone przez Korfantego w roku 1922 i podzielane także przez księdza Emila Szramka, który mówił, że każda jednostka ma prawo indywidualnie decydować o swojej narodowości i to prawo trzeba respektować, legły w roku 1945 w gruzach. Jednak nadzieję rozbudził ponownie rok 1989 i nadzieją tym dał wyraz obecny biskup opolski, ksiądz profesor Andrzej Czaja w bardzo osobistym, a przez to poruszającym tekście Fenomen Śląski. Ówczesny ksiądz profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pisał: odzyskiwana na skutek głębokich przemian wolność obywatelska przynosi między innymi różne rodzaje i formy pluralizmu. W całej Europie Środkowo-Wschodniej odżywa cała gama mniejszości etnicznych, narodowych, kulturowych i religijnych. U nas wypłynęła na powierzchnię przez wszystkie lata powojenne skrzętnie pokrywana milczeniem i skrywana sprawa śląska. Napisałem już, że Ślązak nie czuje się ani Niemcem, ani Polakiem, choć może czasem dla wygody czy bojaźni, i to są wyraźne wady Ślązaka, określi się jednym lub drugim. Kiedy jednak zdobędzie się na odwagę i powie, że nie jest Niemcem ani Polakiem, lecz Ślązakiem, spotyka się najczęściej z niezrozumieniem. Sam tego doświadczyłem, pisze ksiądz biskup Andrzej Czaja. Pogląd ten oczywiście można potraktować jako subiektywny i upraszczający górnośląską rzeczywistość. Nie sposób jednak tej wizji śląskości pogodzić ze słowami stanowiska rządu. Przytoczę: również historia i tradycja śląska są nieodłączną częścią historycznego dziedzictwa narodu polskiego. Zdanie to, gdyby naród polski napisano wielkimi literami, odwołując się do pojęcia z preambuły Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej obejmującego wszystkich obywateli, a zatem także mniejszości narodowe i etniczne, napawałoby nadzieją. Nadzieją na to, że ochrona śląskich wartości w opinii władz Rzeczpospolitej winna stać się przedmiotem troski całej wspólnoty obywatelskiej. Nawet wtedy jednak nie stanowiłoby ono tak naprawdę opisu rzeczywistości, lecz szlachetny postulat. Niezbędnym wyrazem troski o historię i tradycję wspólnoty w nowoczesnym państwie są bowiem programy nauczania i szkolne podręczniki. Na ile śląskie tradycje, śląska historia obecne są w tej właśnie sferze? Możemy udzielić dosyć precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie. W wyniku analizy ponad 100 podręczników dla szkół ponadpodstawowych, jakie ukazały się w Rzeczpospolitej Polskiej między rokiem 1989 a 2013, ustalono, że narracje o Górnym Śląsku zajmują 94% poddanego analizie materiału. Do tego z tendencją malejącą. I jak pisze autor badań, region pojawia się w przeważającej mierze w takich historycznych okresach i kontekstach, którym przypisane zostało znaczenie definiowane w oparciu o perspektywę centralno-państwową. Nie inaczej jest, żeby mieć punkt odniesienia, w przypadku podręczników niemieckich. Przeprowadzone przed kilku lata badania Instytutu Allensbacha przekonują, że, cytuję, młodzi nie wiedzą o Śląsku więcej niż o krajach afrykańskich. Śląska historia i tradycja wpada zatem w czarną dziurę niepamięci. Można by powiedzieć, że te wartości stały się wartościami bezpańskimi, ale byłoby to nadużycie, bo są przedstawiciele górnośląskiej społeczności, którzy poczuwają się do roli strażników pamięci. Ich oddziaływanie na ogół wspólnoty jest wobec tych zaniechań systemu edukacji jednak ograniczony.
możemy to znowu udokumentować, odwołując się do wyników badań. W ramach projektu Ja Ślązak, Ja Polak, Ja Europejczyk, którego wyniki opublikowano w 2009 roku, przebadano około 4000 uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego. 90% nie było w stanie wskazać żadnej postaci z przeszłości Śląska. 86% ani jednego wydarzenia. Autorzy raportu, który podsumowuje ten projekt, socjologowie z Uniwersytetu Śląskiego, zawarli dosyć jednoznaczne wnioski. Brak jest wyraźnie określonych mocnych kodów śląskości. Słabe zakorzenienie młodzieży w rodzinnej przeszłości, brak oparcia śląskości na regionalnych mitach i bohaterach prowadzi do budowy tożsamości śląskiej na dominującym poczuciu wykluczenia i marginalizacji Ślązaków. W ten sposób tożsamość śląska jest typową tożsamością oporu. I dalej. Tendencja marginalizująca śląskość i legitymizująca polskość rodzimej ludności wzmacniana jest przez działania systemu edukacji. Kod polonocentryczny szkolnego nauczania niweluje zróżnicowanie tożsamości lokalnej i regionalnej jego adresatów. Wnioski nasuwają się same. Rozpędzony w 1945 roku walec etnicznego ujednolicenia nie wyhamował po roku 1989. Toczy się dalej, po prostu siłą bezwładną. W latach komunistycznych rządów zmiażdżył Słowińców, Warmiaków, Mazurów na marginesie wspomnianych w projekcie stanowiska rządu, który stał się już stanowiskiem, tak jakby autor nie wiedział, że wspólnoty te padły ofiarą etnocydu. Etnocydu, czyli polityki zaprzeczającej etnicznej i kulturowej tożsamości i samookreśleniu grup. Macie Państwo szansę zatrzymać ten walec. Ślązacy nie muszą dołączyć do tego apelu poległych wspólnot, których śmierci nawet nikt nie zauważy. Przyznanie Ślązakom statusu mniejszości etnicznej otwiera możliwość mądrego pielęgnowania tożsamości i pamięci, choćby w ramach polskiego systemu edukacyjnego. To dziś w moim przekonaniu i w przekonaniu wnioskodawców jedyna szansa na powstrzymanie zaniku odrębności. Odrębności, która dodaje urody Rzeczpospolitej. Wielki pisarz z Wilna, Józef Mackiewicz, pisał: mówi mi jeden mądry człowiek, że są trzy rodzaje patriotyzmu. Patriotyzm narodowy, patriotyzm doktryny i patriotyzm pejzażu. Narodowy zajmuje się tylko ludźmi zamieszkującymi dany pejzaż. Doktrynalny ani ludźmi, ani pejzażem, tylko zaszczepianiem doktryny. Dopiero patriotyzm pejzażu obejmuje całość, bo i powietrze, i lasy, i pola, i błota, i człowieka jako część składową pejzażu. Narodowi patrioci na przykład, dla nich największe szczęście ludzkości, żeby jak najwięcej ludzi mówiło koniecznie tym samym językiem, ale broń Boże nie innym. Albo gdzie na rynku stał kościół, postawią cerkiew. Albo gdzie stała cerkiew, postawią przekoniecznie kościół. A dla mnie, mówi, czy włoski barok, czy bizantyjska kopuła, i minaret, i synagoga tak samo należą do pejzażu jak jezioro, czy rzeka, czy rynek, przy którym stoją. A jak ty wszystkim wronom każesz kratkać pod batutą i liście na drzewach przykroisz w jeden wzór, to co zostanie z pejzażu? Dziś apeluję do Państwa o patriotyzm pejzażu. Nie sposób nie odnieść się do jeszcze jednego argumentu podniesionego w stanowisku rządu. Autor przestrzega przed kosztami zmiany ustawy. Argument ten na Górnym Śląsku wśród zainteresowanych budzi szczególne poruszenie. Mieszkańcy mają bowiem w żywej pamięci wysiłek włożony przez Ślązaków w odbudowę państwa z powojennych zniszczeń. Pamiętają także akcję łączenia rodzin, przeprowadzoną na mocy porozumienia podpisanego przez Edwarda Gierka i Helmuta Schmidta w 1975 roku za zezwolenie na wyjazd dziesiątek tysięcy obywateli do Republiki Federalnej Niemiec. Władze PRL otrzymały olbrzymią kwotę. Jednego Ślązaka, Mazura, Warmiaka wyceniono wówczas na około 10 tysięcy zachodnio-niemieckich marek. Dziś często słyszę pytanie, ile Ślązacy i śląskość warci są dla Rzeczpospolitej.
W roku 1939, gdy schorowany Korfanty wyszedł z więzienia na Pawiaku, z goryczą powiedział do dziennikarza Juliusza Żuławskiego: no i widzi pan, panie Juliuszu, jak mi Polska zapłaciła. Oby podobna gorycz nie brzmiała za jakiś czas w pokoleniu śląskich ostatnich Mohikanów bezradnie obserwujących zmierzch swej społeczności. Niewiele trzeba, aby temu zapobiec. Wystarczy wsłuchać się w słowa biskupa Czai, którymi chciałbym zakończyć swoje wystąpienie. Cytuję: dlatego wydaje się, że jeśli Ślązak chce zachować swoją tożsamość, jeśli chce identyfikować się ze swymi korzeniami, może to czynić, czując się w pełni tylko Ślązakiem. Stąd trudno odeń wymagać, bo określa się Niemcem albo Polakiem. Gdy więc będąc obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej powie: jestem Ślązakiem, chcę być po prostu sobą. Chciejmy go zrozumieć. Owo zrozumienie jest tu najważniejsze. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję panu bardzo.